Ludzkie komórki diploidalne pochodzenia płodowego. Co to jest? To muszą być żywe komórki w 100%. Więc my nie możemy wziąć sobie tak, żeby jedna komórka była martwa, bo inaczej to wszystko jest do wyrzucenia. Więc trzeba z takiego jeszcze żywego płodu w łonie matki pobrać kawałek oka, kawałek płuca, coś tam z trzustki. I to dopiero jest materiał komórek diploidalnych do namnażania wirusów ludzkich. A więc odra, świnka, różyczka, polio, grypa i cała reszta tych wspaniałych suplementów dobroczynnych. To jest właśnie materiał do tworzenia komórek diploidalnych. A czym się różni od takiego ludobójstwa? Z wielkością człowieka tylko. To jest takie coś. Trzeba pobrać komórki diploidalne, żeby czynić dobro dzieciom na świecie. Następny element, który znajduje się w szczepionkach, to fenoksyetanol, czyli pochodna fenylowa glikolu etylenowego. Bakteriostatyk, no bo trzeba, żeby ta szczepionka, można było ten towar sprzedawać długo. Moją szczepionkę i moich rodziców to produkowało się na bieżąco, czas trwałości 2 tygodnie. Dużo antygenu hodowanego na zarodkach kurzych albo na świnkach morskich. I to była głównie sól fizjologiczna plus antygeny wirusów czy bakterii. Teraz sprzedajemy to przez 2 lata. Namnażamy na komórkach diploidalnych, żeby to dłużej, ponieważ namnażanie jest drogie, no to trzeba dać ten adiuwant, a więc aluminium. Żeby to długo można było sprzedawać, żeby bakterie tego nie zainfekowały ani grzyby, no to trzeba dać rtęć, trzeba dać formalinę, fenoksyetanol i inne substancje bakteriowirusogrzybobójcze. Do pasz dla zwierząt też się dodaje rtęć i te substancje, żeby można było długo, żeby nie gniły te pasze. Dlatego się już nie dziwimy, dlaczego zwierzątka w tych tuczarniach mają dużo ołowiu w sobie. Jest to substancja silnie wodochłonna, ciecz o dużej lepkości. Jest jednym z aktywnych składników octeniseptu, czyli takie coś, co pryskają w tej chwili. Kiedyś był spirytus, był za tani w polskiej produkcji, więc teraz już nie spirytusem przecieramy do pobrania krwi, tylko octeniseptem. FDA ostrzega, że przy połknięciu lub wdychaniu fenoksyetanolu może powodować wyłączenie mózgu, wymioty, kontaktowe zapalenie skóry. W 2013 roku Agencja Francuska Bezpieczeństwa Lekarstw i Produktów Higieny, ANSM, zaleciła, by nie stosować go na skórę niemowląt i małych dzieci do 4 roku życia. Natomiast w Japonii jest zakazany do produkcji kosmetyków ze względu na swoją toksyczność. Ale w szczepionkach dla polskich dzieci może być. Zapewne dla dobra polskich dzieci. To było w kwestii małych kłamstewek. To teraz przyjrzyjmy się, uczą nas ciągle, szczepionki są dobre, tylko ja też to powtarzam, że szczepionki są tylko dobre, uratowały nas przed epidemiami. Teraz przyjrzyjmy się tym epidemiom tak pobieżnie. Mówiliśmy błonica, krztusiec, stężec, prawda? Szczepionka. Błonica. Od lat początku XX wieku ilość zgonów na 100 tysięcy spadała systematycznie, prawda? A tu wprowadzono szczepionki i nagle pik do góry po wprowadzeniu szczepionek. Ale jednak przyroda dalej się nie daje. Organizmy wszystkie się adaptują do siebie, żeby przeżyć jak najdłużej, więc dalej mimo usilnych działań służby zdrowia, właściwie marketingu farmaceutycznego, jednak śmiertelność spada. Co można powiedzieć? Krztusiec. Krztusiec, jak widzicie, to jest o ta czarna linia. Od początku XX wieku ilość zgonów na 100 tysięcy spada.
Pierwsza wojna światowa, pik do góry, prawda? Druga wojna światowa, 39-45. Szkorbut, pik do góry, czyli brak witaminy C, a krztusiec spada dalej. Czyli mimo, że jesteście zagłodzeni, wycieńczeni, zestresowani wojną, to mimo wszystko, i nie było szczepionek, śmiertelność spada. Spada do 57, kiedy to cudowni działacze służby zdrowia wprowadzają szczepionki przeciwko krztuścowi. No, widać jak zahamowały. Były bardzo potrzebne w tym momencie, prawda? Gdy śmiertelności już praktycznie nie było, oni wprowadzają produkt marketingowy, dający im zarobić pieniążki. No i wyszczepialność rośnie, procent zaszczepionych tu są. No ale cóż, przyroda sama sobie idzie. Zresztą nie pokazywałem wykresu, ale czy to był dyfteryt? Nie dyfteryt, to była szkarlatyna, bakteryjna choroba. Tam nie było nigdy szczepionki. Tak samo wyglądały wykresy śmiertelności, a szczepionki nigdy nie było. Tyfus, też nigdy nie było szczepionki i śmiertelność w taki sam sposób wyglądała. Zęby, piły, spadamy praktycznie do zera. To, że ktoś umrze na daną chorobę, to się zawsze może zdarzyć. Jakby ktoś zachorował na odrę i nie daj Bóg wszedłby na czerwonym świetle na pasy i samochód by go przejechał, w statystykach by na pewno TVN powiedział, że umarł na odrę, świnkę lub różyczkę, w zależności na co by zachorował. Natomiast jeżeli na przykład miałem, ostatnia praca moja, jak pracowałem w Grójcu, po wspaniałych procedurach medycznych przeciw grypie, 4 pacjentów na następny dzień już poszło w krainę wiecznych łowów. Ale o tym jakoś w prasie, w TVN-ie nie słyszałem. No mały, a to tylko ci, co do mnie dotarła informacja. Z tego całego dobroczyństwa tylko w Grójcu. Momencik. Tężec, to samo, czyli błonica krztusiec tężec. Odra, MMR, odra, świnka, różyczka. Sprawdźmy, jak to wyglądało ze śmiertelnością. To czarne, to widać odra. Widzicie, pik, niedożywienie, tu jest pierwsza wojna, spadek, druga wojna i podobnie jak w poprzedniej chorobie. Na szkorbut widać umierają, natomiast przy chorobie odrze śmiertelność cały czas spada. Spada na odrę śmiertelność i w końcu w 63 roku wprowadzają szczepionkę. Jak kwiatek do kożucha. Z punktu widzenia epidemiologicznego, ale z punktu widzenia biznesowego, świetne posunięcie. Co z tą odrą się dzieje? Zobaczcie. Tu są odmowy szczepień. To zielone. Tu jest zapadalność. Zachorowania na odrę. Czyli zapadalność, nie śmiertelność. Śmiertelności prawie już nie ma. Będzie śmiertelność, jak będziecie mieli spadek odporności, czyli deficyty immunologiczne. Wadę serca, brak witaminy A. Gorsza rzecz, co jest, to zachorowanie w pierwszych 6 miesiącach. Wtedy nie ma dziecko swojej odporności, bazuje na przeciwciałach, które dostało od matki. Jeżeli matka przechorowała, dziecko jest zabezpieczone. Jeżeli była szczepiona, to zabezpieczenie jest sobie jak sito. Uda się albo się nie uda ocalić dziecko. Dlaczego? Bowiem szczepionki dają tylko odporność czasową. 5 lat. Góra do 7. A jeżeli mamusia po tych 7 latach od szczepienia zaszła w ciążę, no to jej dziecko już nie będzie miało. Chyba, że
Mamusia by przechorowała, ale dość ciężko się przechorowuje w wieku dojrzałym choroby wieku dziecięcego. Po to one są w wieku dziecięcym, jak cała medycyna mówi, chociaż teraz medycyna to stoi na głowie, to już nie jest medycyna, tylko cholera wie co. Natomiast kiedyś to się nazywały choroby wieku dziecięcego. Czyli jak dziecko ma kilka lat, musi przechorować wiatrówkę, odrę, świnkę, różyczkę. Znaczy, tam była, pokazywałem, że cudowni, mądrzejsi tego świata wprowadzili szczepionkę na Haemophilus influenzae. Właśnie jak rozmawiałem ze starszymi pielęgniarkami, to powiedziały, że do czasu wprowadzenia szczepionki na Haemophilus dzieci jak chorowały, to gorączka, ciach do 40 stopni i szybko się leczyły. Dzień, dwa i po chorobie. Po wprowadzeniu tej szczepionki dzieci nawet sepsę mają bez gorączki. Czyli każda choroba, każda bakteria w naszym życiu dziecięcym ma coś do zrobienia. Przyroda nie jest idiotyczna, nie ma wicie, rozumicie, od jutra Ziemia ma być kwadratowa, tylko wszystko jest zaplanowane. Dzięki temu my żyjemy, a nie wymieramy. To jest adaptacja środowiska i nas. Więc zobaczcie, zapadalność na odrę. Od 95 do 2016. To czerwone to zapadalność, a to zielone odmowy szczepień. I cóż wam będą pokazywać w mediach TVN-u? A ten odcinek, kiedy wzrasta odmowa szczepień i wzrasta zapadalność. Ale my się zapadalności nie boimy, zapamiętajcie. Ja chcę, żeby moje wnuki chorowały. Przechorowały to. Bo wiem, że jak moja wnuczka to przechoruje, to moje prawnuki będą zdrowe. Zobaczcie. 11, 12, 13, 14. Wzrost, wzrost odmów, wzrost zapadalności. Widzicie? Natomiast już w 15 roku, czyli ten ostatni wykres, gigantyczny wzrost niechęci do szczepień, a jednak zapadalność spadła. O, spadek zapadalności, mimo odmów szczepień najwyższych. Ale tego elementu już wam nie pokażą. A jeśli chodzi o zapadalność, to zawsze będzie tak. Zawsze faluje. Nie ma jednego stałego. Bo to wirus zmutuje, bo jest jakiś okres, że zła pogoda powoduje niedożywienie populacji albo mniejszą ilość witamin, to już tak jest mało. I populacja staje się słabsza, więc raz słabsza, raz mocniejsza, raz wirus zmutowany agresywniejszy, raz mniej, raz bakteria. Taka jest przyroda, faluje. Nie ma nic stałego. Świnka. Zapalenie przyłusznic. Zakażenie następuje drogą kropelkową, czyli a psik, kichnę albo coś. Prześlinę. Rezerwuarem jest tylko człowiek. Szczyt zachorowań notuje się zimą i wczesną wiosną. Co jest zimą i wczesną wiosną? Brak witamin, głównie D3, brak słońca. Normalne? Normalne. Czyli jak będziecie suplementować, tylko nie tak jak mówią lekarze, nie 1-2 tysiące. 1-2 tysiące to noworodkowi możecie dać. Dorosły człowiek ma wziąć 100 tysięcy, 50 tysięcy jednostek witaminy D3. Plus A, E i K2. Połowa zakażeń jest bezobjawowa i wtedy rozpoznajemy ją po wysokim poziomie przeciwciał. Czyli zobaczcie, większość jest bezobjawowa. Dla naszej populacji to już jest normalny wirus, z którym współpracujemy. On jest do czegoś, do nauczenia tego żołnierza w organizmie człowieka, czyli leukocytów i makrofagów, jak na poligonie, do nauczenia do walki. Najczęściej zapadają na nią dzieci między 5 a 15. Zaraźliwość trwa 2 do 6 dni przed wystąpieniem objawów i do 9 dni po ich ustąpieniu. Niemowlęta mają przejściową odporność bierną do 6, a czasem do 24 miesiąca po porodzie. Czyli jak matka przechorowała, to ochroni swoje dziecko. Ze względu na lipidową otoczkę wirusy
Świnki są bardzo wrażliwe na mydło, eter, wysychanie, promieniowanie ultrafioletowe, czyli z dzieckiem na dwór, na spacerki i pokazywać do słońca. Chociaż te chemtrailsy to, ale zawsze słońce jakieś jest. Problem polega na tym, że to gówno odbija ultrafiolet. Chodzi nam ultrafiolet B, UVB. I temperaturę. Wirusy świnki należą do... Ważna, taka sobie odmiana wirusów. Różyczka, następna choroba. Okres wylęgania po krótkim okresie nieżytowym, czyli tak jak pseudogrypa. Powiększają się węzły chłonne, to lekarz bada wam tutaj, u dziecka, sami, za uszami. Wysypka, o taka, osiąga pełnię w 24 godziny. Temperatura jest zwykle nieznacznie podwyższona i ma łagodny przebieg. Okres zakaźności to tydzień przed i 4 dni po wystąpieniu tych objawów. Wysypka przypomina płoniczą, czyli szkarlatynę, na kończynach odrową na twarzy i na tułowiu. Plamki są drobniejsze, to nieważne. Może wystąpić delikatne łuszczenie się skóry. Wysypka na podniebieniu też może wystąpić, takie plamki. Dość często właśnie to się zdarza przy takich bezobjawowych. W badaniach laboratoryjnych niski poziom leukocytów ze względną limfocytozą, czyli leukocyty w dół, a limfocyty do góry. Czyli limfocyty to są te komórki białe, które produkują przeciwciała, a więc odpowiadają za odpowiedź humoralną, płynową. Występuje wzrost monocytów. Monocyty to są duże komórki żerne. Różyczka. Rzadko chorują niemowlęta do 6 miesiąca życia ze względu na przeciwciała otrzymane od matki przez łożysko, pod warunkiem, że matka przechorowała. Przechorowanie pozostawia odporność do końca życia. Czy ospa party? O. To zawsze było logiczne, wszyscy to robili. Powikłania. Przemijające zapalenie stawów, czasem skaza krwotoczna małopłytkowa. Zapalenie mózgu raz na 6 tysięcy. Zdarzy się. Zdarzy się. Wszystko się może zdarzyć. Jeżeli spojrzycie i macie raz na 6 tysięcy zachorowań poważnych, jakieś powikłanie neurologiczne, to jest spadek odporności. Jeżeli tam jest deficyt immunologiczny, to zawsze wystąpi. Tak jak autyzm może wystąpić raz na 10 tysięcy. Rozumiecie? Może wystąpić. Na kogo wypadnie? Na tego bęc. Natomiast jeżeli autyzm występuje w tej chwili raz na 48 chłopców, to już nie jest na kogo wypadnie. Komu przyłożyli w łeb rtęcią i aluminium? Na tego bęc. Objawy neurologiczne występują 1, 2, to nieważne. Ale zapamiętajcie to. Jeżeli matka przechoruje różyczkę, to dziecko jest zabezpieczone. Następne wielkie kłamstwo to polio, czyli hajnego Medina. W tej chwili już nie ma powikłań po polio. A wiecie dlaczego? Bo po wprowadzeniu... Na początku były 3 wirusy polio. 1, 2, 3. W tej chwili jest ich około 200. I nie występuje tu już klasyczne polio, tylko zespoły wiotkie lub spastyczne. Z punktu widzenia populacji praktycznie prawie każdy dzieciak ma coś z napięciem mięśniowym. Albo jest wiotkie, albo spastyczne. Czyli patrząc na populację, dużo lepiej jest, żeby nawet umarło jedno na ileś, a cała populacja była zdrowa, czyli sytuacja, kiedy występują wirusy, te 3 występowały, niż mamy kilkaset wirusów takie nie przypiął, nie wypiął, ale prawie cała populacja jest osłabiona. Jakby teraz takie zwiotczałe dziecko miało biec albo spastyczne, to przy rywalizacji bo zostanie pożarte przez drapieżnika. Czyli praktycznie wszystkie te dzieci by zostały zjedzone, poświęcone na ołtarzu nauki. Tak można by powiedzieć. Jakby zabrakło. Bo tej nauki to praktycznie już nie ma. Zobaczmy, co się działo z polio. Polio była tutaj śmiertelność, wprowadzono szczepionkę i wykresy rządowe mówią, śmiertelność spadła.
wykres pokazuje. Krajowy. A wykresy stanowe pokazały coś innego, że po wprowadzeniu szczepionki, to czerwone, wzrosło. Dlaczego? Z tego prostego powodu, że lekarz nie wciemie bity i nie przyjmie dyrektyw od ministra kretyna, który nagle mi każe uznawać inne normy. O co chodziło? Do wprowadzenia szczepionki na polio, za polio uznawano każde zapalenie mózgu wywołane przez polio, wywołane przez wirusy Coxsackie i aseptyczne zapalenie mózgu. Natomiast po wprowadzeniu szczepionki już tylko zdiagnozowane, wywołane przez polio. A więc z trzech, jeden. Kreatywna księgowość. Następnie. Zwykle objawy mijają po dwóch, trzech tygodniach. Wcześniej uznawano za polio utrzymanie się objawów przez dwa tygodnie. Natomiast po wprowadzeniu szczepionki dwa miesiące. Czyli praktycznie 95% tego, co tu by się wykazało, tu już nie istniało. Kreatywna księgowość. Zobaczcie, co można zrobić w cudownej nauce. W cudownej nauce medycyna sięga głupotą. Jak to mówią, gdyby głupota miała skrzydła, to obecni nasi konsultanci wakcynologii fruwaliby jak gołębice. To jest norma. Było jeszcze jednego dnia. Dziecko zostało zaszczepione. Odra, świnka, różyczka, błonica, krztusiec, stężec to 6, polio to 7, hip to 8. Spotkałem 10 zaszczepionych jednego dnia. Efekt był wiadomo jaki. Dziecko autystyczne. Tak na marginesie. Dają za to dyplom pielęgniarki środowiskowej, rodzinnej. To są ludzie nauki, dyplomowani. I tutaj sobie przypominam, jak pan Jaśkowski mówił o pielęgniarkach i ich potencjale intelektualnym. Może nie będę tego powtarzał, obejrzyjcie sobie profesora Jaśkowskiego, bo on ma wiedzę lepszą jak nie jeden profesor. A jak wyglądają statystyki ze szczepieniami? Proszę bardzo. Śmiertelność w różnych grupach wiekowych. Szczepienia do 6 miesiąca życia. Strzała. No i seniorzy, którym czynimy dobro, dając szczepienia gratisowo. Też wyjątkowo duża śmiertelność. Świńska grypa. To tak powiedziałem ogólnie. Teraz powiemy sobie o świńskiej grypie. W ogóle o grypie. Czy szczepionka jest dobra? No, od 76 wiemy, że stwierdzono istnienie świńskiej grypy. Istnieje ponad 200 szczepów grypy. W szczepionce jest 2 do 4. Prawdopodobieństwo trafienia jest mniejsze jak w totka. Ale zobaczcie, z jakim impetem media starają się nas nakłonić do szczepienia. Mimo że trafienie w wirusa jest mniejsze jak w totka, a po szczepionkach mówiłem, co w Grójcu było, no na następny dzień 4 seniorów już odeszło. Zapewne przypadkowo. Świńska grypa w 2009 roku miała mieć 60 do 90 tysięcy zgonów. Naprawdę było tylko 18. To prawie taki błąd jak przy sondażach poparcia Leroya w Kielcach na prezydenta. Taka mała różnica była. Zaprogramowana. Ale wiecie, że to by się stało? Gdyby doprowadzono do szczepień masowych, u nas się udało, bo pani ministra
minister zdrowia wtedy z Platformy akurat przepuściła gdzieś pieniądze i nie kupili tego. Później próbowali zakupować jakąś zwykłą, sezonową szczepionkę przeciw grypie. Ale sanepidowcy nie poszli na to, nie dali się, więc nie szczepili tym ludzi masowo. Bowiem ludzie z sanepidu nie wszyscy są w ciemię bici i nie wszyscy wiedzą, że trzeba wykonać zadanie zrobienia miejsca dla pewnego narodu na terenie Polski. Tak jak mówiono, ma nas być 15 milionów, więc się nie dali wbić. Ale firma Baxter dostarczyła 5 kg materiału zainfekowanego żywymi wirusami i gdyby te szczepionki robiono, mielibyśmy tyle tysięcy zgonów. Tylko że lekarze czescy zrobili eksperyment na fretkach. Zaszczepili i wszystkie 100% fretek, takie zwierzątka, zdechło. Podnieśli alarm i wtedy okazało się, że pani Julie Burgermeister, taka dziennikarz śledcza, Austria czy Szwajcaria, już nie pamiętam, podniosła alarm w tej kwestii. Władze tego jej państwa chciały ją wariatkowie zamknąć. Brał w tym udział minister zdrowia, minister spraw wewnętrznych. Zobaczcie, jak wysoko sięgają macki ośmiornicy. Czy w naszym państwie macki ośmiornicy sięgają tak samo wysoko? Zobaczymy, bowiem pan premier Morawiecki zapowiedział przymus szczepień dla dorosłych. Czyli kto będzie szczepiony? Wszyscy pracownicy państwowych służb, a więc nauczyciele, pielęgniarki, lekarze, pracownicy urzędów gmin, starostwa, urzędu wojewódzkiego. Dlaczego? Zgadza się. Po 5 latach przyjmowania szczepionek na przykład na grypę zwiększa się możliwość powikłań pochorobowych. O 1000% zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia Alzheimera. Już wiecie, po co mają być szczepieni przymusowo pracownicy? Bo oni nie przyjdą kopać dołów czy uprawiać roli, oni przyjdą zarządzać. Zapraszam wszystkich do kupienia książki pana Henryka Pająka Idą po Polskę. Świetne zdjęcie jest na okładce. Ostatnie obchody święta w Oświęcimiu. Akurat nie ma tam pokazanego Dudusia, który robi za polskiego prezydenta. On tam z szóstego szeregu machał rączką, żeby do zdjęcia się pokazać. A w pierwszych szeregach premier Izraela, szef Mossadu, szef służb wewnętrznych, szef MON-u ichniejszego izraelskiego, rabi naczelny. W polskim państwie takie coś? Ja tego nie rozumiem. Ale dlatego mówię, patrzcie, co robię przy tych wyborach. Bowiem to, że ktoś się nazwie narodowy, to może i jest narodowy. Pytanie, którego narodu? To jest kwintesencja. Jeżeli ktoś mówi, jak już wcześniej rano zapowiedziałem, o historii nas, kto był na Węgrzech? Jak nazywają Polaków? Ledzik. Ledzik, Lech. Lechia. A jak były rozbiory Polski w Turcji, posiedzenie tego ich całego, no, najwyższego, nie wiem jak to się nazywało, to się jak Sejm, czy tam jest coś innego, ale ta rada naczelna cała, rządząca w Turcji, zawsze było powiedziane, ten zapowiadający marszałek mówił, poseł z Lechistanu nie przybył. Turcja, jak dostała 4 litery pod Wiedniem, to szacun Polacy w nich wzbudzili. I mimo, że Polska nie istniała na mapach, Turcy nas szanowali. Myślę, że z Turcją należałoby nawiązać kontakty,
bowiem tak jak na całym wschodzie, a więc Rosja, Ukraina, Łotwa, Białoruś, my jesteśmy tą samą haplogrupą, my jesteśmy rodziną. Natomiast inni chcą wsadzić nam kij w szprychy. Nas straszą. Rosja chce nas zaatakować. Gdzie? Rosja chce wymieniać pieniądze, sprzedawać swoje surowce. Z Rosją... A od kogo bierzemy gaz teraz? Od Rosji znowu. Tylko że płacimy jeszcze drożej, bo idzie przez łapy Wielkiego Brata. No właściwie Wielki Brat, szumnie powiedziane. Przez odpowiedniego brata. Wracając do świńskiej grypy. Tam był motyw pana Donalda Rumsfelda. Gość, który był szefem sił sprzymierzonych, ponieważ świńska grypa stała u bram. Hannibal ante portas! To takie porzekadło. Najwyższe zagrożenie, że Hannibal u bram. Rzym się bał. I to było takie powiedzenie, które mówiło, że najwyższe zagrożenie trzeba się konsolidować. I on zakupił jako szef służb sprzymierzonych dla wszystkich żołnierzy szczepionkę, lek właściwie, przeciwko tejże świńskiej grypie. Był taki lek, który nazywał się Tamiflu. Przepraszam, gówno w rodzaju polopiryny, które kosztowało ponad 100 zł. A kto produkował Tamiflu? Donald Rumsfeld, będąc wcześniej prywatną osobą, był właścicielem tegoż koncernu, który to produkował. Ponieważ ktoś, kto dostaje się do rządu, nie może dalej być swoim szefem w swojej firmie, więc fundusze powiernicze przejmują. Ale to nie znaczy, że ja, działając w rządzie, nie mogę załatwiać swojej firmie intratnych kontraktów. Grypa. Jak tak naprawdę grypa wyglądała i epidemia? Zobaczcie, to wszystko faluje. Ostatnie, to był w 72 roku. To było wtedy, jak Edziu Gierek oddał naszą witaminę D3 dla zaprzyjaźnionych braci w Korei Północnej. Wtedy spadek odporności, nie dawaliśmy tyle dzieciom witaminy D, czyli tranu. I tu wystąpiło, ale od tego czasu już nie ma czegoś takiego. Nie istnieje epidemia grypy. Wraca mniej więcej co 7-10 lat, wraca wzrost zachorowań. I tak zawsze będzie. Pokazywałem, że wszystko faluje w przyrodzie. Wirus grypy w ciągu jednego sezonu może trzykrotnie zmutować. To jest najszybciej mutujący wirus. To już mówiłem. Metale ciężkie w szczepionkach powodują uszkodzenia osłonek mielinowych, procesy zapalne, opóźniające rozwój dziecka. Rtęci można przyjąć 1 mikrogram dziennie. To już mówiłem, doustnie, czyli wchłania się 0,01 mikrograma. W szczepionkach znajduje się 25 mikrogramów, które wstrzykujemy do organizmu. Czyli jeżeli można 1 mikrogram do ustnia, wchłania się 0,01, czyli 2500 razy przekroczona jest norma. Już się nie dziwicie, dlaczego dzieci dostają takiego poprania w główkach? Czekam ciągle na debatę merytoryczną ze strony rządu. Autyzm, to już mówiłem, kiedyś był raz na 10 tysięcy i dalej jest tak u Amiszów, a u nas na 48 chłopców. Z każdym rokiem coraz liczniejsza grupa polskich dzieci diagnozowana jest w coraz szerszym spektrum poważnych dolegliwości i chorób. W Polsce mamy 200 tysięcy dzieci autystycznych. Nie są zgłoszone jako NOP-y, mimo że te 200 tysięcy rodziców mówi, było zdrowe, zaszczepione i nagle z dzieckiem coś się stało. 200 tysięcy ludzi, którzy zna swoje dzieci, nie mają racji, a kilku kretynów za pieniądze z tytułami pseudonaukowymi mówią, szczepionki są dobre. Chcę dyskusji, debaty merytorycznej na płaszczyźnie TVP1-2. Wam się to należy, jak psu zupa.
Każdemu obywatelowi Polski to się należy. Według urzędników państwowych zjawisko takie nie istnieje i jest ono tylko wymysłem ruchu antyszczepionkowców. I tu jest kolejny błąd. Nie ma ruchu antyszczepionkowego. Są ruchy na rzecz poznania przyczyn choroby. Ci ludzie ze Stop NOP, z którymi działam, są za dobrowolnością szczepień. Nikt nie jest przeciwko. My mówimy, że szczepienia są dobre i tylko dobre i uratowały nas przed bitymi. I nesratu tatu. Prawo, które skazuje na choroby i kalectwo, jest bezprawiem. Pseudonauka próbująca tłumaczyć to bezprawie jest zbrodnią. Czyli nasz rząd partycypuje w czym? Nasz. Polskojęzyczny rząd partycypuje w czym? Tak pani powiedziała. Proszę bardzo. Polski rząd, elity naukowe, w bardzo wielu badaniach mówią, że poziom witaminy D3 normalny 20 do 70. Czasem nawet do 50, rozumiecie? Od 20 do 50. No, w niektórych do 100. W niektórych do 100. To są niemieckie normy. W Skandynawii jest do 250. To, co u nas mówią, że jest górną granicą, tam jest dolną granicą. Do 200. Skandynawia 250 nanogramów na mililitr. A ja ze spostrzeżeń obecnych, swoich, z pracy, powiem wam jedno. Jeżeli macie choroby przewlekłe, autoagresyjne, zapalne, RZT, stoczeń, astma i cała inna, cała masa tego jest. 400 to jest poziom, od którego zaczyna się terapia. A choroby neurologiczne, jeżeli macie jakiegoś rodzica, który miał dziecko autystyczne z padaczką i tak dalej, 600, powyżej 600 nanogramów mililitrze, to jest poziom, gdzie jest nowe otwarcie. Dziecko zaczyna inaczej funkcjonować. Myślę, że tu chodzi o GCMAF, takie białko. Praca nad tym białkiem to było dzieło życia doktora Jeffrey Bredsteeda. Dostał 5 kul w klatkę piersiową. Pracował na Ukrainie. Wykazywał obecność na galazy. Skąd się brała? U dzieci, które przed szczepionką nie miały na galazy. O, to była ta część, o której mówiłem, że odkryjemy małe kłamstewka.